Chciałbym tylko, żeby z tej rozmowy nie wyszło takie wrażenie, że przyszły śmieszki, obśmiali to trochę i nic się nie stało. Dlatego chciałbym, żeby stało się coś konkretnego, żebyśmy wyrazili swój jakoś protest. I żeby pan Zbigniew Hołdys publicznie zablokował Donalda Trumpa na Twitterze. Możemy to zrobić. Bo... Ja go nie obserwuję od jakiegoś czasu. No to chyba my musimy to zrobić. Ale... No trzeba coś zrobić. Nie, ale to jest...